12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina otrzymała rozkaz o odbyciu 1,5-miesięcznego szkolenia poligonowego na terenie Lubelszczyzny. Ten teren jest dla nich zupełnie nieznany, co stanowi bardzo cenne doświadczenie dla całej brygady. W ramach swoich działań żołnierze odwiedzają szkoły o profilu mundurowym. W takiej nietypowej lekcji praktycznej mieli okazję uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół imienia Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. 12. Brygada Zmechanizowana jest jedną z najlepiej wyposażonych brygad w Polsce i dzisiaj mamy okazję w szkole zobaczyć wyposażenie, jak też i porozmawiać z żołnierzami. Spotykamy się z młodzieżą, aby pokazać nasz nowoczesny sprzęt, zdradzić tajniki służby wojskowej od kulis, a także zachęcić do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Dla uczniów to ciekawe i ważne w aspekcie wyboru dalszej ścieżki zawodowej doświadczenie. To jest lekcja, można powiedzieć, praktyczna, czyli uczniowie mogą zarówno zobaczyć, jakim sprzętem dysponują wojska lądowe, jak również mogą do tego sprzętu wsiąść pod opieką żołnierzy, mogą porozmawiać z żołnierzami, mogą również dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, które w przyszłości pozwolą im wybrać m.in. drogę służby w mundurze. Brygada zaprezentowała się w szkole w sile 10 pojazdów. Były to m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak, wóz ewakuacji medycznej oraz moździerz Rak, będący na wyposażeniu brygady od 2 lat. Siedzimy w kołowym transporterze opancerzonym Rosomak. Jest to naszej produkcji polskiej na prototypie fińskiej Patrii. Moc ma dwie moce. Ma zakres pierwszy do 360 koni, drugi do 510 koni. 360 wykorzystywana jest na trasach, na przejeździe, natomiast tą zwiększoną moc bojową włączamy wtedy, gdy jedziemy tym pojazdem w terenie ciężkim. Zasięg około 500 km na 300 litrach paliwa, który ma w zbiornikach. Pojemność silnika to jest ponad 11 tysięcy. Silnik Scania. Największą prędkość to jest 104 km. Dalej jest silnik ograniczony i nie pojedzie szybciej. Na wyposażeniu mamy tutaj armatę 30 mm Bushmastera amerykańskiego. Do tego jest sprzężony z armatą UKM 2000C 762 mm. No i wiadomo, tutaj broń pokładowa, nie pokładowa, tylko broń indywidualna żołnierzy, którzy siedzą w desancie lub kierowcy. Nasze Rosomaki były w Afganistanie, były w Czadzie. Z tego, co wiem, na Bałkanach też były i w Iraku. Żołnierze, którzy odwiedzili uczniów szkoły w Radoryżu Smolanym, są żołnierzami doświadczonymi. Żołnierze 12. Brygady brali udział w wielu misjach w Iraku i Afganistanie. Niebawem będą też w Libanie. Także nie jest to młodzież, która pierwszy raz w życiu trzyma broń w ręku, ale to są bardzo doświadczeni profesjonaliści. Ci profesjonaliści zrobili na młodzieży ogromne wrażenie. Warto wstąpić w żołnierskie szeregi, bowiem bycie żołnierzem to powód do ogromnej dumy. Wrażenia, tak jak widać, bardzo dużo jest zamieszania, są różne inne klasy. Daje nam to bardzo dużo doświadczeń, jak przyjeżdżają do nas bardzo, bardzo mili wojskowi. I tak naprawdę możemy w jakiejś tam mniejszej kwestii wiedzieć, jakie jest wojsko, możemy się dużo dowiedzieć. Bardzo ciekawi mnie to, co tutaj dzisiaj przejechało. Ciężki sprzęt, bardzo ciekawe. Mogę rozwijać dzięki temu swoje umiejętności i pomaga mi to, aby spełnia moje marzenia, bo to, co widzę, przyciąga mnie coraz mocniej do wojska. I myślę, że to marzenie się kiedyś spełni. Służymy ojczyźnie? Jesteśmy za to ogromnie doceniani.